Cześć, dzień dobry, witajcie po krótkiej przerwie. Gramy dalej w Wizardry 8. Kolejny odcinek, który rozpoczyna się od walki. With pleasure. Ponieważ naprzeciwko nas staje jedna sorceress, czarodziejka, tak to można powiedzieć chyba, oraz czterech bandytów. Spróbujmy może w taki sposób. I zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. 45 punktów życia ma ten bandyta. Czarodziejka rzuciła czar terroru i niestety Benek się przestraszył. Czyli czar był całkiem skuteczny. Na nasze nieszczęście, jednak myślę, że poradzimy sobie z tym. It cannot be done. Ach, są jeszcze zbyt daleko. Chociaż mogłem w sumie rzucić czar sieci, web. No ale teraz już jest za późno. Avec plaisir. 37 na 45. No, teraz nam się random również przestraszył. Fiona niestety spróbowała i Corwin niestety również. Benek, bardzo ładne uderzenie. Pomimo bycia steroryzowanym, jednak udało mu się trafić tego wroga. With pleasure. Spróbujemy również tak. A Blaze, spróbujmy może Mindstab. No, po raz kolejny ta czarodziejka rzuciła czar strachu, terroru. O, Blaze, to było... Było bardzo niespodziewane, muszę przyznać, ale dobrze, Blaze, tak, trzymaj, stary. Fiona również doszła swoje 3 grosze, jak również Corwin. O, Erkowi niestety nie udało się, czar spalił na panewce. O, to też nie było zbyt mądre. Kolejnym był kazać Blaze'owi rzucać czary. Freeze Flash zostało rzucone na mnie. Ale na razie moja drużyna jakoś sobie radzi. Dobra, Mindstab, po raz kolejny spróbujemy. Eryku, terror. A, dlaczego nie? Jak widzicie, jest tylko dwóch tutaj tych bandytów, trzeci gdzieś uciekł, przestraszył się. O, proszę, i tym razem mi czar terroru również się udał. Jak również Benek już nie jest więcej sparaliżowany. Trochę bez sensu to zrobiłem. Ale powinniśmy sobie poradzić z tymi przeciwnikami. Dobra. Nie ten klawisz. Frost Missile Shield. Dobrze, spróbujmy Energy Blast. Out of reach. A, jednak jej nie trafię, jest za daleko. Czyli najpierw będę się musiał rozprawić z tymi dwoma bandytami, którzy są na wprost mnie, a potem zbliżyć się do tej czarodziejki. O, i nawet randomowo mi się udało trafić. Fiona trafia za 6 punktów, Eryk za 11 i w odrobinie szczęścia ta runda zakończy się śmiercią obydwu bandytów. No. Pierwszy już wie, co się szykuje, co się święci. Tym razem zbyt duża krzywda nam się nie stała.
2 punkty życia. Skurczybyk. No, wreszcie. Niestety ten czar paraliżu całkiem był udany i pięciu członków mojej drużyny zostało sparaliżowanych. No, na szczęście Eryk uwolnił się spod wpływu tego czaru, tak więc niekoniecznie heal wounds, leczenie ran. Spróbujmy może tak zrobić. Eryku? No, niestety się nie udało. Niedobrze. Muszę być bardzo ostrożny, ponieważ Erykowi zostały zaledwie 3 punkty życia. No. That's a relief. That's better. Dobra, to mi krzywdy nie zrobi. Bardzo dobrze, Eryku. Mikstura leczenia. To powinno postawić go na nogi. Natomiast my udamy się. A właśnie. Jeszcze chyba nieco bliżej. Jeszcze z daleka. 14 punktów życia. That's a relief. And so he recovered. Okay. I do believe I've been injured. Ach, to nie był najlepszy pomysł. Good. Spróbujmy. Oh! Okay. I teraz nie powinniśmy mieć żadnych problemów, żeby tą panią zabić. No, nareszcie. Udało się. To zostawimy, myślę, tak jak jest. Fiona, Benek. No właśnie. You bellowed? I teraz, o, tutaj coś znaleźliśmy. Male mittens, jakieś rękawice. O, tam się chyba ktoś dalej zbliża. Chyba to jest ten ostatni bandyta, który uciekł. Tak jest. Ale on nie powinien stanowić żadnego problemu. I z nim sobie poradzimy. Mam nadzieję w przeciągu jednej czy dwóch tur. Mamy. Chociaż w sumie ma 52 punkty życia jeszcze. Ha. No nie po tym ciosie Benka. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Przy okazji udało nam się zdobyć kilka punktów doświadczenia. Tutaj coś znaleźliśmy. Sneeze powder, jak się okazuje. Ale z tym zrobimy porządek odrobinę później. Dobra. Tak jest. Dobrze idziemy w stronę Arniki. Tylko myślę, że... O! Będziemy zapisywać grę, ale... O właśnie. Najpierw odpoczniemy odrobinę. OK, i zapiszemy grę. OK. Będziemy się poruszali tym poboczem. Tak na wszelki wypadek, gdyby udało mi się jakiegoś wroga spostrzec,
to łatwiej byłoby go chyba uniknąć, ponieważ... O, coś się zbliża. One siege oraz pięciu bandytów. Okej, okay, spróbujemy się z nimi zmierzyć. Natomiast chciałem powiedzieć, że niektóre z tych potworów się tak spawnują, że... no, po prostu nie ma najmniejszej szansy ich pokonać. Czasami pojawiają się dwie albo trzy grupy. I wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Ale dobrze. Poczekajmy, co nam ta tutaj grupa pokaże. Sześciu ich jest, także przy odrobinie szczęścia powinno nam się udać bez większych problemów. Chociaż... No, 12 punktów, bardzo dobrze. Okay. Teraz... teraz spróbujemy rzucić się czar rykiem, natomiast random... A spróbujmy terror. Okej. Okay. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Kubańcy próbują mnie okrążyć. Nie. Czterech bandytów się przestraszyło. Czar Eryka chyba się za bardzo nie udał. Dobra, jeden się wycofuje. To uczyni walkę znacznie łatwiejszą. Mindstab. Jest. Spróbujmy. A, za wcześnie mogłem przecież drugim klikiem wyparować. Tak, Benedict przestraszony, tak samo jak Fiona oraz Eryk. A tymczasem czarodziejce nie udało się zaczarować niczego, ponieważ czarny jest wielu chybów. Tak można powiedzieć. A, właśnie. Eryk. No to tak spróbujmy. With pleasure. Blaze. Mindstab. Ja tutaj nie będę co bardzo kombinować i zmieniać. Ok, drugi jeszcze straszył. Jeszcze Blaze'a wyłączył się na bandytę za 9 punktów, a on nie może 7. Całkiem niezły wynik. O, kolejny się przestraszył, zdecydował się na ucieczkę. Uciekaj, ale nie uciekniesz. Kanyansu! Niestety. O nie, w sumie dwóch ustało. Nie za bardzo widziałem na turze, ale... Tak, jest tutaj pokazane w informacji. Leczenia, czy ja wiem... Frost. With pleasure. Ten czar na pewno się uda. Spróbujemy. A co?
chociaż tylko jednemu się oberwie. Spróbujemy zionąć ogniem może na niego. Natomiast Benek Berserka spróbujemy. A co? Niestety żaden z moich magów nie może rzucać zaklęć. Natomiast kolejny z bandytów jednak zdecydował się na powrót do walki. I ten również wygląda jakby... Tak, kolejnych dwóch wraca do walki. No, wszyscy wracają. Co się dzieje? Dzieje się niedobrze w państwie duńskim. Ale Fionie się udało ładnie zionąć chyba kwasem, nie ogniem. W każdym razie zionąć. Dobra, nie mamy zbyt dużej możliwości teraz. I nawet nie wiem, ile ma punktów życia. Okej, udało się raz trafić. Dobra. Teraz wreszcie mogę coś poczarować i podziałać. Spróbujmy może czaru paraliżu. Spróbujmy użyć czaru paraliżu. Eric może rzucić co? Enchanted Blade, Terror, Sleep. No, spróbujmy może rzucić czar snu. Gdyby się udało ich uśpić, to by nam zdecydowanie pomogło w walce. Natomiast Fiona... Wróćmy. Fiona spróbuje zionąć. Ponieważ to jest atak obszarowy, który, mam nadzieję, zadałby obrażenia wszystkim przeciwnikom. No, może nie wszystkim, ale większości z nich. Wiem, Corwin, nie denerwuj się. O, następny zdecydował się na ucieczkę. Dobra, Fiona dwóch trafiła. Zaczynała kwasem. Tego się udało uśpić. Nie tak źle, masz rację zdecydowanie. Spróbujmy wyleczyć rany Corwinowi. Okej. Fiona. Very well. Dobra, tak zrobimy. Good. I... Ten czar był dosyć średnio skuteczny. A ten kolejny bandyta ucieka. Dobra, niech nawiewa. To nam ułatwi walkę. Bardzo ładnie. O, dwie dziesiątki. Ósemeczka. Niestety Benek nie trafił, ale przy odrobinie szczęścia tego pana po prawej stronie uda nam się załatwić. Dobra, brawo. Leczenie ran. Jeszcze raz Corwina. Niestety, nimi za bardzo nic nie zrobię. Sleep, Web, Frost... Może spróbujmy Energy Blast. With pleasure, with pleasure. Ten czar powinien się udać. Nie mam amunicji dla minigana. Będę musiał załadować go. Nie wiem, czemu on się zdecydował na ucieczkę. Miał całkiem sporo punktów życia. To ten tutaj ma mniej niż połowę, a jednak dalej dzielnie stawia nam czoła. Dobra, za 13 trafiony. Zostało mu zaledwie 12 punktów życia. Traf go, Eryku. No co jest? Hmm.
Benek jest chyba dalej sparaliżowany. Tutaj nie ma za bardzo co kombinować. Może spróbujmy tak na wszelki wypadek. Very well. Ponieważ trzeba ich naprawdę dosyć szybko załatwić, ponieważ ta walka się strasznie przedłuża. To już ile? 10 minut? Jedna walka trwa 10 minut. A chciałbym mimo wszystko, o ile się uda, jeszcze w tym odcinku dotrzeć do Arniki. No tak, to my chyba zbyt daleko nie zajdziemy. Nikt nie może atakować w tej turze. O proszę, chyba ja się punkty many skończyły, bo się zdecydowała na walkę wręcz. No, najwyższa pora. Spróbujemy wprost. Nas Blaze. Co może zrobić Blaze? Sleep. Ona ma tylko 20 punktów życia. Natomiast ten ma tylko 10 punktów jeszcze. Udało się go uśpić. No kurczę! Relief Corwinie to będzie, jak ta walka się zakończy. Ponieważ zostało mu jeszcze 2 punkty. Heal Wound. Podleczymy się odrobinę. I spróbujmy. Blisko. No, najwyższa pora to była. Została nam jeszcze tylko ta czarodziejka oraz tych dwóch bandytów, ale oni gdzieś, kurczę, gdzieś zniknęli. A więc skupimy się na razie na niej. Nie bój się random, poradzimy sobie. Okej, spróbujmy jeszcze raz. To nie był strzał, to raczej postrzał. No, radźcie, najwyższa pora. I co, więcej wrogów nie ma, tak więc... Co teraz? Walka chyba powinna się zakończyć. Jeden się broni, drugi ucieka, ratując swoje życie. No dobrze. To oznacza, że możemy... chociażby tak zrobić. Ale ta walka się pewnie zaraz zakończy, ponieważ... to co jest? Nikogo nie widzę na radarze. O, właśnie. Brawo! Oby! Delightful. I również random awansował na kolejny poziom. Dobra, przede wszystkim awansujemy Benka. Damy ci punkt na siłę na pewno. Na żywotność może. Ile nam zostaje jeszcze jeden punkt? Tak. Teraz close combat, to na pewno. I tutaj miecze, topory, polearm. To są halabardy generalnie w bronie z, nie wiem jak to nazwać, z drzewcem. O, to jest chyba dobre słowo, dobre tłumaczenie. To jest Benek. Fiona jest różem. A więc może w ten sposób.
i dexterity. Na pewno tak zrobię. Sztylety, łuki, proce oraz tutaj dwa punkty. I random. Random pozostanie dalej gadgetier, gadżeciarzem. Chociaż zaczynam poważnie myśleć, czy nie spróbować postaci, czy jednej z postaci nie stworzyć jako multiklasowca. Ale to jeszcze... Nad tym się jeszcze muszę bardzo poważnie zastanowić. Póki co... Póki co wszystkie punkty udało mi się rozdysponować. Zapiszemy grę. A po zapisaniu gry, o ile uda nam się odpocząć, udamy się do Arniki. Okej, okay. Nikt nam nie przerwał naszego odpoczynku, tak więc drużyna jest w pełni sił, w pełni wypoczęta, są silni, zwarci i gotowi. A tutaj coś jest pod murem, jakaś mikstura. Później sprawdzę, co to jest. Purpurowa potion mikstura. I tak będzie. Dobra. Tutaj chyba również niczego więcej nie znajdę. Nie, tutaj niczego nie ma. Są tylko mury. Tak więc możemy przekroczyć bramę, a w zasadzie kolumny. Przejść między kolumnami prowadzącymi do Arniki. Tak więc, panie i panowie, oto jest Arnika. Nie wygląda zbyt imponująco póki co. Jakieś tutaj mamy, nie wiem, dziwaczne figury. Jakieś ryby jak z Zewu Cthulhu. Proszę, ktoś tu się zjawił. A tutaj stoi jakiś. Hey, I heard you were coming to Arnika. I'm Miles, a local businessman here. I wanted to be the first to welcome you. Of course, there's not a lot of competition for that. Most of the locals clear. He and his troopers have terrorized this place. But hey, it's made my business easier, no one being home and all. Speaking of business, I got a line on a little rescue-for-profit mission and could use some help. You look perfect for the job. You up for it? No, zależy. O, spróbujmy. Zobaczmy, czego Miles chce. Nie wiem, co się stało. O, właśnie. Perfect. Like I said, these troopers have done a number on Arnika. I just saw them kidnap someone. Good-looking woman, too. Hmm? Not that I wouldn't rescue an ugly woman if there were money in it. I'm not biased. Anyway, these troopers took her over by the crash site. From there, I lost track. I figure she must be somewhere nearby. I would have rescued her myself, but there's not enough of me to go around that many troopers. The crash site's straight north of here. When you're ready to go, we'll go together. Of course, you probably have some questions. Okay. Ascension Peak. Miles. That's my name. Not too much to say. Let's say this. I'm eager to get... Arnika. I'll be honest with you. Arnika's a mess right now. Then again, you picked a heck of a time to visit. A year ago, beautiful city with wonderful people. Then the Dark Savant arrived and wrecked the place. Still, I can give you a few recommendations. Okay. If you want to know what's happening on a street-like level, there's Helly's, a great bar. You can get a room there, too. There's a couple of shops that are still open, and the bank, of course. Oh, and the temple, if you go in for that sort of thing. Niekoniecznie, to raczej jest te... I'm eager to... Nie moja para kalosze. That's something you really should... I'm sure...
Finder's fee, you understand. Ask Braffett about it. He's Braffett. He's sort of the Haggardi spiritual leader, you might say. In normal people terms, that just means he's lived long enough to know most everything that's worth knowing. Dobrze powiedziane. Dark Savant. You might say he's the worst thing that ever happened to Arnica. I mean, he comes out of nowhere, creates this giant tower in the middle of town, and here, we used to get all kinds of visitors, you know? Now he's shooting ships right out of the sky like it's a shooting gallery or something. Tell you what, Lord Brad... No, to było dosyć ciekawe. Henchman. Them things are dangerous. Now, bear in mind that I'm on a learning curve, too. I don't know a lot of... The police here? The HLL? They kill 20 of them. Another 20 come right out. It's like they're a machine. Truck. I was trying to place them as either vegetable and... I don't know a... Dobra. Chyba zbyt dużo się nie dowiemy tutaj. The monastery's the head... Nie będziemy kombinowali, ale ten odcinek nam się już odrobinę przeciąga, tak więc myślę, że skończymy naszą konwersację z Milesem, który powinien się dołączyć do drużyny zaraz. Dobra, mniejsza z tym i będziemy powoli zapisywali grę. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie oraz słuchanie. Dobra, cicho Miles. To było Zagrajmy w Wizardry 8. Trzymajcie się i do zobaczenia i usłyszenia. Cześć!